Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie, witam Was w kolejnym warsztatowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj bardzo fajny temat, bardzo. Jestem mega szczęśliwy, słuchajcie. Udało się. Zakupiłem grubościówkę Multico. Tak jest, te Multico, które naprawdę szukałem długo. Szukałem jej nawet w Anglii, znaczy znalazłem ją w Anglii, ale niestety nie doszło do kupna. Pan nie za bardzo chciał to wysłać do Polski. Powiedziałem, że nawet mu podstawię auto pod dom, wystarczy, że weźmie pieniądze, kierowca to załaduje. No jakoś mu to też nie leżało. Trudno. Później jakiś czas temu znalazłem na OLX-ie. Takie ogłoszenie pojawiło się w sobotę rano. Ja niestety wszedłem na OLX-a dopiero wieczorem. Zadzwoniłem do pana, już było dwóch umówionych panów do oglądania. Ja byłem jako trzeci. Pierwszy pan już niestety kupił tą maszynę. Poszła bokiem. I ostatnio, słuchajcie, wchodzę na OLX-a mojego, mam wiadomość. Jak wiecie, albo nie wiecie, ja tam od czasu do czasu jakieś maszyny wystawiam. Kupię jedną, popracuję, kupię jakąś większą, no to wiadomo, na OLX i tak dalej. Mówię pewnie odnośnie czegoś, co tam mam wystawione. Patrzę, a tam jest tylko link. Link do innego ogłoszenia, sprawdziłem, faktycznie link z OLX-a, no to też musicie uważać. Wchodzę, patrzę, Multico. Jest grubościówka Multico TH3, ta, którą szukałem do kompletu, do tej maszyny, słuchajcie, bo to właśnie o to chodzi, że jakiś czas temu kupiłem te Multico, również, bo do tego zaraz, to już wiecie zresztą po tytule, potem również jechałem przez pół Polski, ponad pół Polski, bo kupiłem ją koło Lublina. Mega jestem z niej zadowolony, maszynka naprawdę cacy i do niej chciałem do kompletu dokupić właśnie grubościówkę i teraz się udało. Ktoś mi, słuchajcie, wysłał linka, że znalazł na OLX-ie, wie, bo oglądał te filmy moje, że szukam takiej maszyny, podesłał mi linka do ogłoszenia. Tym razem ja wszedłem, było półtorej godziny po wystawieniu tej maszyny, szybko dzwoniłem do chłopa. Okazało się, że maszyna jest okolice Białegostoku. Ja jestem województwo opolskie, Kędzierzyn-Koźle, także hektar. Słuchajcie, 490 km w jedną stronę jechalibyście? 1000 km w tym i z powrotem? Ja pojechałem. Pojechałem i nie żałuję, naprawdę nie żałuję. Jestem mega zadowolony, słuchajcie. Maszyna była, to trzeba przyznać, w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Nawet odliczając koszty paliwa, które były niemałe, to nadal została ona w przyzwoitej cenie zakupiona. Także mega fajna. Teraz Wam ją pokażę, słuchajcie, wyciągnę ją. Zobaczycie, co było dla mnie tak cenne i tak poszukiwane. Stoi sobie tutaj ładnie zaparkowana. Maszyna została już przejrzana, wyregulowana wstępnie, założone zostały noże. Noże dostałem i to świeżo po oszczeniu. Założyłem sobie je, tam mam taki, słuchajcie, przyrząd. Ustawiłem. Może tam jeszcze trzeba będzie je poprawić, bo delikatnie czasami podcina na końcach, bo już oczywiście próbowałem. Tak ona wygląda. Proszę bardzo, zapraszam. Podoba mi się to w niej, że jest w oryginale, słuchajcie. Oryginalne wyłączniki, oryginalne odcięcie prądu. Tabliczki znamieniowe wszystkie są na miejscu. Z drugiej strony, proszę bardzo, również oryginalna tabliczka. Teraz zobaczcie tutaj do środka, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj regulacja stołu wysokości, tutaj mamy blacha, około, ja wiem, 15-20 mm na taki jaskółczy ogon. Słuchajcie, tutaj nie ma żartów. Tu wszystko jest potężne, bardzo ciężkie, bardzo masywne. To również rozkręciłem, bo tutaj z tej strony, na tym jaskółczym ogonie jest regulacja. Wyregulowałem sobie ten stół tutaj, że tutaj już nie ma żadnych luzów, nic się nie dzieje. Teraz podnieśmy to, podnieśmy tą osłonę. I teraz zobaczcie, tutaj mamy wał. Tak jak mówiłem, noże są założone, ustawione, wał naprawdę potężny, widzicie sami, do tego mamy tutaj wał popychający i dociskający. Cała maszyneria tutaj, to jest naprawdę solidna konstrukcja. Otwórzmy jeszcze sobie tutaj te osłony. Zobaczcie, to jest profesjonalna maszyna. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, z jakich masywnych elementów jest zrobiona. Wszędzie są kalamitki, maszyna została już przesmarowana. Ona tutaj się jeszcze brudzi, bo nie ma systemu odciągu podłączonego. Do tego za chwilę też przejdziemy. Z tej strony Wam pokażę osłonę, też ściągnę. Z tej strony potężne koło pasowe, silnik. Mamy tutaj dwie przekładnie, czyli podejrzewam, że mamy dwie prędkości posuwu
raczej na pewno. Ten pasek jest oczywiście do wymiany, on jest rozciągnięty, ale póki co do prezentacji jeszcze się nada. Pokażę wam za chwilę, jak ona sobie radzi tak na szybciutko. Nie chcę teraz tutaj hałasować przy moim kamerzyście, ale mam próby nagrane wcześniej. Pokażę wam, jak sobie radzi z jakąś tam deseczką dębową. I tutaj, nie wiem czy pamiętacie, przy okazji prezentacji mojego CNC. Robiłem taką deskę, z tyłu tu były takie, ten rowek gdzieś tam w połowie, napis nieudany, to wszystko zostało ściągnięte, czyli 30 cm szerokości, maksymalna szerokość to była w ten sposób. I teraz wiecie, co jest ważne, że tutaj słoje są w tą stronę, także to nie jest prosty temat dla strugarki, tym bardziej z wałem, co ma noże proste, nie z wałem spiralnym. Zobaczycie, jak ona sobie z tym poradziła. Tak jak wspomniałem przed chwilą, maksymalna szerokość 30 cm. Także tyle samo praktycznie co DeWalt. Tam DeWalt miał chyba 317 mm, 31,7. Tutaj jest, podejrzewam, 30 cm. Tak to było przynajmniej opisane w ogłoszeniach różnych. Tak czy siak, na mnie to zrobiło naprawdę wrażenie. Zobaczcie, jak jej to poszło. I co? Robi wrażenie, co? Słuchajcie, tak jak mówiłem, strugarka jest naprawdę konkret. Tutaj nie ma przelewek, ale jest kilka rzeczy, które trzeba zmodyfikować. Zobaczcie z tej strony, tutaj mamy odrzut urobku. To, co żeście widzieli, było bez tej pokrywy. Oczywiście tak nie wolno pracować, to jest zrobione tylko właśnie w ramach takiego sprawdzenia. Zobaczcie, no pokazania, taka jako ciekawostka. Jest osłona, jest bardzo dobrze. W ogóle strugarka jest kompletna. Strugarka zakupiona w okolicach Białegostoku, także mówię daleko, naprawdę daleko. Podjechałem, słuchajcie, stolarnia, prawdziwa stolarnia, i faktycznie pan no ma drugi zakład w Anglii, przywiózł ją z Anglii. Dla niego najprawdopodobniej za mała, on tam robił poważne rzeczy. Tak czy siak, mi się udało ją kupić. Pan się tam zastanawiał, czy czasem za tanio jej nie wystawił, ale na szczęście, dla mnie na szczęście, ceny nie zmienił i ja ją kupiłem za cenę taką, która była umówiona już wcześniej przez telefon. Słuchajcie, podłączyłem tą maszynę, włączymy ją, no i oczywiście przestrugamy, jedną deseczkę musimy przestrugać. Mój kamerzysta założył już ochronniki słuchu, także nie będzie tragedii. Odnośnie samego tego odzysku urobku, moja drukarka zaczęła już chodzić, drukuje się tam coś na niej. Ale to akurat jest, zobaczcie tutaj, będzie to taki, pokażę wam, gdzieś znajdę w komputerze projekt tego, będzie to zaś odnośnie strugarki tutaj, bo te Multico również, czekaj, ja tutaj wyjadę, Karolina, zobaczcie, te Multico również nie ma tutaj podejścia pod odciąg, czyli tu będzie taki stożek z zakończeniem okrągłym i teraz idź, chodź tutaj z tej strony. Zobaczcie, tutaj sobie już zaprojektowałem i wiecie, co to jest, prawda? Chcę tak zrobić wszystkie moje maszyny. Będą takie złącza magnetyczne i tutaj jest również jedno do strugarki. Tutaj będę jeszcze może nawet dzisiaj w tym miejscu będzie zamocowane to. Z tej strony ten wylot tutaj. Pokaż z tej strony. Z tej strony wylot tutaj będzie zaspawany płaskownikiem, także będę spawał, a wiecie, że ze mnie taki spawacz, że ho, ho. Także nie wiem, czy wam to pokażę.
ale generalnie muszę to wszystko sobie zrobić i będzie cacy. Dobra, przestrugamy jedną deseczkę, słuchajcie, odsunę te multiko, zobaczcie, to jest ten komplecik, strugarka multiko i grubościówka multiko. Tak to wygląda, chodź Karolina z tej strony, pokameruj to ładnie. Także naprawdę konkret. Dobra, teraz zobaczcie, te multiko damy sobie z tej strony. Ok. I teraz włączmy tą maszynę. Aha, tutaj mamy hebel. Cyk. Idę po jakąś dechę. Dobra, mam taką kantóweczkę, słuchajcie. Dość spora, gruba kantówka dębowa. Tutaj mam wysokość ustawioną tak na oko. Słuchajcie, tu jest taka iglica, jest skala. Tylko to muszę wymienić sobie, ładnie zrobić, wyregulować, żeby to fajnie pokazywało. A na razie, być może ten pierwszy przejazd będzie pusty, zerowy, to powtórzymy. Długo to nie będziemy strugać, bo sławki, moje sławki, ochronniki słuchu ma kamerzysta. Ja nie mam sławek, a na pewno będzie głośno. A po drugie, bez odciągu, to tutaj zobaczycie, co się dzieje. Naprawdę gryzie ten materiał ostro, także na grubszą robotę odciąg podłączony musi być na pewno. Dobra, włączamy i działamy. Tutaj zobaczcie, jeszcze są takie sprytne rolki właśnie do podawania i odbioru materiału. Co prawda one trochę dzwonią, jak się włączy maszynę, no ale można je oczywiście ściągnąć, jakby co. Ale do takich dłuższych, cięższych elementów, zobaczcie, jak najbardziej. Patrzcie, o co chodzi. Na przykład taka pierdółka, ona też ma regulację. Ta wysokość rolki tutaj przez tą śrubę na dole, tutaj na dole jest regulowana, można sobie to wszystko względem blatu podawczego wyregulować. Dobra, włączamy. Dobrze, więcej nie będziemy hałasować ani kurzyć, bez odciągu, co widzicie, co się dzieje, tak na pewno wokół kamery tego nie widać. Dobra, bo mnie chyba nie słychać. Dobra, wystarczy, więcej nie będę kurzyć, no bo bez odciągu jest drama, tego nie widzicie, ale tu już jest pełno kurzu. Zobaczcie, dwa przejazdy, a tutaj już po prostu się sypie, ale dobra, zobaczcie tutaj, chodź Karolina bliżej, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj nawet ten odcinek koło tego, tutaj był jakiś tam sęk. No, wszystko jest ok, że tak powiem, jak najbardziej. Także resztę zobaczycie już po prostu w jakichś tam filmach odnośnie stolarstwa, oczywiście, odnośnie jakichś projektów drewnianych. Mam sporo materiału, muszę też porozcinać te stare blaty. Na pewno się będzie tu też działo odnośnie pracy w drewnie, także spokojnie, wiem, że martwiliście się, bo się pojawiła tokarka, bo się pojawiają prace inne niż drewno. Wszystko będzie, wszystko jest, dużo ciekawych tematów, także nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Ja się cieszę, że udało mi się znaleźć tą maszynę, stara maszyna z duszą. Ja wiem, że nie każdy lubi takie klimaty, zdaję sobie z tego sprawę, ale przerobiłem maszyny dla hobbystów. Przerobiłem nawet w sensie dosłownym, kupowałem, przerabiałem, ulepszałem. To była fajna przygoda, naprawdę fajna przygoda, dużo rzeczy mi się udało przerobić. Nawet strugarko grubościówkę Parkside, zrobiłem tam blaty 2.20, zrobiłem dzięki nim naprawdę wymagające klejonki, bo 18 mm. To wszystko szło, ale trzeba było się troszeczkę, że tak powiem, namęczyć. Teraz chcę też poznać stare maszyny, porządne, ciężkie stare maszyny. To są miniaturki tak naprawdę, to są naprawdę miniaturki. Można powiedzieć, że takie profesjonalne maszyny w miniaturowej skali i o to mi chodziło. Tutaj 30 cm tylko. Mi to wystarczy. Blaty, jeżeli będę robił 60 w dwóch pakietach jak na Dewalcie, żaden problem. Ja nie robię, wiecie, seryjnej produkcji stołów i tak dalej, czy tam trepów, schodów i tak. Nie jest mi to potrzebne. Chciałem taki model, udało mi się.
Teraz najważniejsze, słuchajcie, dziękuję, nie wiem kto to zrobił, ktoś z Was oglądający. Dziękuję Ci kolego za ten cynk, za ten go linka, że byłeś czujny, że pamiętałeś o mnie, że Majsterkowicz szuka grubościówki Multicode TH3. Podesłałeś mi tego linka, mi się on bardzo przydał, maszyna została zakupiona właśnie dzięki Tobie. Także jeszcze raz dzięki, słuchajcie, tak to właśnie działa. Jest kontakt jakiś między nami. Tyle dzisiaj, słuchajcie. Jeżeli wytrzymaliście od początku do końca, to tradycyjnie piszcie oddechy do dechy. Piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam Was do kolejnych filmów. Cześć!